gospodarzy 1-0. W przednich sezonach piłkarzom Stomilu Olsztyn nigdy nie udało się pokonać katowickiego DKS-u. Zając kłopoty kadrowe Olsztynian i dobrą formę drużyny Piotra Piekarczyka, można było mieć wątpliwości, czy ta fatalna passa zostanie przerwana. A jednak udało się. Stomil grający w niebieskich strojach wygrał 1-0 po kapitalnej bramce Marcina Szulika z 75 minuty. Do tego momentu drużyną przeważającą byli katowiczanie i gdyby wykorzystali choć jedną ze stworzonych sytuacji, nie zeszliby z boiska pokonani.